Księżna Kate wydała nowe oświadczenie w sprawie trwającej chemioterapii. Jej wyznanie skruszyłoby nawet serca z kamienia. Jak reagują Brytyjczycy i reszta świata? Księżna Kate 22 marca tego roku ogłosiła, że lekarze zdiagnozowali u niej raka. Żona Williama poinformowała, że zaczyna terapię chemioterapii zapobiegawczej. Usunęła się sprzed oczu opinii publicznej, by móc w spokoju skupić się na powrocie do zdrowia. Pałac nie informował na bieżąco o postępach w leczeniu. Nowe oświadczenie wydała sama księżna dopiero w czerwcu, tuż przed Trooping da color. Robię duże postępy, ale jak wie każdy, kto przechodzi chemioterapię, bywają dobre i złe dni. Moje leczenie trwa i potrwa jeszcze kilka miesięcy. W dni, kiedy czuję się wystarczająco dobrze, z radością angażuję się w życie szkolne, spędzam czas na rzeczach. Które dodają mi energii i pozytywnego nastawienia, a także zaczynam trochę pracować w domu. Kropka wiem też, że nie jestem jeszcze w pełni sił. Uczę się cierpliwości, zwłaszcza w obliczu niepewności, napisała Kate w komunikacie. Poza uroczystością urodzin Monarchy Middleton pojawiła się publicznie tylko 14 lipca 2024, na finale Wimbledonu. Mijały kolejne miesiące, a świat wciąż nie miał pojęcia, w jakim stanie jest Kate. Teraz wreszcie ogłosiła, że zakończyła trwającą wiele miesięcy chemioterapię. Z jakim skutkiem? 9 września w oficjalnych mediach społecznościowych księcia i księżnej Wali pojawiło się nowe nagranie. Widzimy na nim Kate, William'a oraz ich dzieci na rodzinnej wycieczce, ale muzyka towarzysząca filmowi jest poważna. Gdy lato dobiega końca, nie mogę powiedzieć, jaką ulgę poczułam, że w końcu ukończyłam chemioterapię. Ostatnie dziewięć miesięcy było dla nas, jako rodziny, niezwykle trudne. Życie, jakie znasz, może zmienić się w jednej chwili, i musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po burzliwych wodach i nieznanej drodze. Podróż z rakiem jest złożona, przerażająca i nieprzewidywalna dla każdego, szczególnie dla tych najbliższych. Mówi na nagraniu Kate. Midleton uwolniła się od raka, ale proces dochodzenia do zdrowia jeszcze potrwa. Teraz skupiam się na robieniu tego, co mogę, aby pozostać wolną od raka. Chociaż zakończyłam chemioterapię, moja droga do uzdrowienia i pełnego powrotu do zdrowia jest długa i muszę nadal przyjmować każdy dzień takim, jaki jest. Nie mogę się jednak doczekać powrotu do pracy i podjęcia kilku publicznych wystąpień w nadchodzących miesiącach. Kiedy tylko będę mogła. Pomimo wszystkiego, co się wydarzyło, wchodzę w tę nową fazę rekonwalescencji z odnowionym poczuciem nadziei i doceniania życia, zapewnia księżna. Jak na wpis zareagowali Brytyjczycy oraz fani rodziny królewskiej z całego świata. Od chwili, kiedy pojawiło się oświadczenie księżnej. Minęło zaledwie kilka godzin. Od tego czasu wpis doczekał się grubo ponad jeden miliona serduszek i trzydzieści osiem tysięcy komentarzy od osób z całego świata. Liczby te rosną zresztą bardzo szybko. Internauci nie mogą opanować wzruszenia. Poniżej możecie obejrzeć nagranie z nowym oświadczeniem księżnej.